wszystkie prace idą terminowo. Zakończenie robót przewidujemy na 25 października i jak do tej pory wykonawca jest w terminach, także wszystko wygląda na to, że nawet może troszeczkę przed terminem skończymy tą inwestycję. Do tej pory tutaj nie było ścieżki. Połączy ona ścieżkę do Lubczyny z ciągiem dalszym przez miasto do dworca kolejowego, więc będzie zapętloną ścieżką wokół miasta, jak również z możliwością wyjazdu, no przede wszystkim turystycznego, do miejscowości Lubczyna.